Materiały, które są zgromadzone w archiwach państwowych, to dokumentacja zarówno wytworzona przez organy państwowe, organy samorządowe, jak i dokumentacja powstająca wskutek działalności stowarzyszeń pozarządowych, osób prywatnych również. Jest to dokumentacja, która sięga okresu wczesnego średniowiecza i rozciąga się aż po czasy współczesne. Jak Państwu wspomniałem, ponieważ archiwa państwowe obejmują teren całego kraju, całej Polski, mówimy o dokumentacji, która pochodzi z terenu całego państwa. Dokumentacja, która zgromadzona jest w archiwach państwowych, jest przez archiwistów opisywana, a informacje w postaci inwentarzy i katalogów są udostępniane użytkownikom. W ślad za nimi oczywiście udostępniana jest dokumentacja sama w sobie. Od lat 90. archiwa państwowe pracują nad narzędziami informacyjnymi, czyli katalogami, inwentarzami w postaci elektronicznej, w postaci baz danych. Od początku tego wieku tego rodzaju pomoce inwentarzowe dostępne są w internecie, dostępne są online. Publikacje zaczęły się na stronie prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, na stronie archiwa.gov.pl. Tam już w 2004 roku zaczęto publikować pierwsze katalogi i ta publikacja cały czas tam się odbywa. Są to same katalogi, nie ma tam materiałów archiwalnych ani ich kopii. Natomiast na stronie archiwa.gov.pl odnaleźć można strefę edukacyjną, które Państwa może zainteresować. Tam są wybrane kolekcje materiałów archiwalnych, dźwiękowych, fotograficznych, wizyjnych. Tam również można trafić na scenariusze lekcyjne zgromadzone przez archiwa państwowe. Ale nie to jest tematem mojego wystąpienia. Chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co działo się dalej z systemem informacji archiwalnej. Ponieważ w efekcie działań, o których wspomniałem, powstawały rozproszone bazy danych, w połowie około 2005-2006 roku podjęto decyzję o scalaniu tych baz. W efekcie w 2007 roku w archiwach państwowych rozpoczęliśmy pracę nad zintegrowanym systemem informacji archiwalnej. Od 2008 roku, od momentu powstania Narodowego Archiwum Cyfrowego, to NAC te prace prowadzi. W ramach tychże prac w 2009 roku powstał portal szukajwarchiwach.pl, portal, na którym od początku zamieszczane były opisy materiałów archiwalnych wprowadzane do systemu ZOSia oraz kopie cyfrowe tychże materiałów archiwalnych. Portal funkcjonuje nadal. W marcu 2013 roku miał nową odsłonę. Powstał nowy interfejs, wyposażyliśmy system w nową wyszukiwarkę, a przede wszystkim dodaliśmy nowe materiały archiwalne. W chwili obecnej portal zawiera 5,5 miliona skanów materiałów archiwalnych, około miliona opisów, a wszystkie te materiały pochodzą z 16 instytucji z terenu całego kraju. Głównie są to archiwa państwowe, dokładnie 14 z tych instytucji to archiwa państwowe. Poza tym mamy bardzo interesujące materiały z Muzeum w Kozłówce, a także materiały z Instytutu Hoovera w Stanach Zjednoczonych, materiały dotyczące rządu polskiego na uchodźstwie. Co można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach? Wśród tych 5,5 miliona skanów, to jest wiadomość aktualna na dzisiaj. Jutro planujemy aktualizację portalu i od jutra będzie tam dostępnych 7 milionów skanów i pojawią się nowe instytucje, nowe archiwa państwowe. Oczywiście, ponieważ mamy do czynienia z danymi, które są danymi archiwalnymi, to stanowią one głównie źródło danych historycznych. A więc historycy, nauczyciele historii będą z tych danych mieli największy bez wątpienia pożytek i to zarówno historycy, którzy prowadzić będą zajęcia związane z historią powszechną, jak i ci, którzy będą prowadzić zajęcia związane z historią regionalną wręcz w ramach chociażby edukacji regionalnej. Fakt, że gromadzimy materiały z archiwów z terenu całego kraju oznacza, że znajdą się tam materiały z najmniejszych miejscowości. W związku z tym te elementy edukacji
regionalnej mogą być przez portal wspierane. Bardzo dużo materiałów na portalu to materiały o charakterze genealogicznym. To księgi urodzeń, akta stanu cywilnego. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem głównie osób zajmujących się genealogią, czy to hobbystycznie, czy zawodowo, czy półprofesjonalnie. Z kolei tego rodzaju materiały mogą w kapitalny sposób wspomóc budowanie zainteresowania wśród uczniów historią poprzez pokazywanie indywidualnych historii życiowych, poprzez zaaranżowanie lekcji polegającej na poszukiwaniu chociażby swoich przodków czy poszukiwaniu osób z określonej miejscowości. Wystarczy do tego wejście na portal Szukaj w archiwach, odnalezienie miejscowości po nazwisku aktu stanu cywilnego. Dodatkową atrakcją będzie na pewno próba odczytania czasem pisma, które z XIX czy XVIII wieku dla współczesnego ucznia może być sporym wyzwaniem. Szukaj w archiwach to nie tylko akta, to nie tylko dane tekstowe, mamy sporo map, sporo planów, sporo dokumentacji kartograficznej, która również może być wykorzystywana nie tylko w ramach zajęć historii, ale zajęć chociażby geografii poprzez pokazywanie w jaki sposób wyglądały określone tereny miejskie przed wiekami wręcz. Oczywiście też historia regionalna po raz kolejny może być w ten sposób wspierana. No i wreszcie Szukaj w archiwach można rozważyć jako narzędzie dla zajęć związanych z wykorzystaniem, analizą języka. Fakt, że materiały, które są w tej chwili tam zgromadzone, sięgają XVI-XVII wieku, już pozwala na prowadzenie pewnych zajęć, chociażby przekrojowych, pokazując, jak zmieniał się język. Tutaj na slajdzie mają Państwo dokument drukowany. Specjalnie taki wybrałem, żeby było łatwo go odczytać, bo tak jak wspomniałem, tutaj również kwestie paleografii mogą być dotknięte i one mogą stanowić dodatkowe uatrakcyjnienie zajęć. Szukaj w archiwach to również wkrótce będą dane fotograficzne. W tym momencie zdjęcia z Zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego publikowane są na odrębnym serwisie, w serwisie audiowis.nazgov.pl, ale jesienią tego roku zamierzamy połączyć oba serwisy. Wówczas wyszukiwanie zdjęć oraz innej dokumentacji będzie już możliwe przez jeden serwis. Oczywiście dokumentacja ikonograficzna wydaje się chyba tą najbardziej atrakcyjną, która może wspomóc działalność edukacyjną. Wśród dokumentacji fotograficznej, którą zgromadziliśmy w NAC, znajdą się dokumenty związane zarówno z historią współczesną, jak historią powszechną, jak z historią Polski. Zdjęcia dokumentujące wydarzenia od połowy XIX wieku po rok 2000, wręcz rok 2010. No i wreszcie jeszcze jeden wymiar portalu, o którym chciałbym wspomnieć. Portal jest tak naprawdę potężną wyszukiwarką zawierającą mnóstwo danych uporządkowanych w określony sposób. Jest to sposób taki, w jaki porządkujemy materiały archiwalne w archiwach, czyli określona struktura, w ramach określonego archiwum opisujemy poszczególne zespoły archiwalne, które stanowią dorobek danej instytucji albo danej osoby. W ramach tegoż zespołu opisujemy poszczególne grupy dokumentacji związanej z określoną tematyką, a w ramach każdej grupy opisujemy poszczególne pojedyncze teczki zawierające dokumentację aktową. Poznanie tej struktury już może być wykorzystane jako pewne narzędzie edukacyjne związane z rozwijaniem kompetencji polegających na poszukiwaniu, docieraniu do informacji. Tych kompetencji, które w epoce cyfrowej, w epoce, w której mamy za dużo, nadmiar informacji, stają się kluczowe. Dotarcie do informacji, które poszukujemy w sposób sprawny i szybki, jest chyba najistotniejszą kompetencją dzisiaj i tej kompetencji czasem nam brakuje i ona również powinna być rozwijana wśród uczniów.
Portal Szukaj w Archiwach dzięki temu, że jest wyposażony zarówno w wyszukiwarkę prostą, która pozwala na sposób googlowy, jak to często się określa, wyszukiwać dowolny ciąg znaków, ma również zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze, które pozwalają poprzez wprowadzanie kolejnych kryteriów zawężać wyniki wyszukiwania i prowadzić bardziej szczegółowe poszukiwania. Podsumowując, chciałbym Państwu powiedzieć, że portal zawiera dostęp do materiałów archiwalnych zgromadzonych w sieci archiwów państwowych z terenu całego kraju. Tych materiałów jest coraz więcej. Jak wspomniałem, jutro planujemy aktualizację, która dopełni do liczby 7 milionów liczby prezentowanych skanów. Do końca roku planujemy na pewno jeszcze jedną aktualizację jesienią. Na początku przyszłego roku powinniśmy mieć 10 milionów skanów opublikowanych na tym portalu. Ten ogrom informacji dajemy jako pewną całość, licząc na to, że inwencja osób prowadzących zajęcia pozwoli w odpowiedni sposób te materiały wykorzystać. Portal nie jest w tym momencie wyposażony w żadne specjalistyczne narzędzia edukacyjne, natomiast całość jest w sposób zupełnie otwarty dla Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.